Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Za chwilę zajmiemy się wybranymi motywami w lekturach obowiązkowych z poziomu gimnazjum, ale zanim do tego przejdziemy, to powiem już o tym, bo nie wytrzymam, że udało mi się, w związku też z Waszymi licznymi prośbami, które przez ostatnie miesiące do mnie napływały, wykonać notatki, czyli te moje streszczenia i opracowania do wszystkich tych lektur, o których dzisiaj powiem. Ja Wam oczywiście uzasadnię, dlaczego one są ważne. Pokażę zadanie maturalne właśnie z użyciem tego typu lektur, więc będziecie też wiedzieć, co Was tak naprawdę może spotkać, jeśli o nie chodzi. Natomiast teraz już macie tę informację, że nowe notatki są w sklepie i możecie sobie do nich zajrzeć, jeżeli potrzebujecie wsparcia, na przykład w opanowaniu wiedzy związanej, ja wiem, z Quo Vadis albo tym podobnymi książkami, na których ponowną lekturę może nie być już po prostu czasu, to serdecznie Was zachęcam, a teraz nie przedłużam. Proszę oczywiście o łapki w górę i subskrypcję, jeżeli ten filmik, ta część merytoryczna Was wesprze. Pamiętajcie, że to, co dzisiaj powiem, czyli te motywy literackie, które omówię, wysyłam bezpłatnie do odbiorców mojego newslettera. Możecie zapisać się pod filmem i później ze mną te motywy ćwiczyć. To co? Zaczynajmy! Choć lista lektur obowiązkowych z poziomu gimnazjum, które obowiązują na maturze 2021 i nie tylko, była przeze mnie już często pokazywana na kanale, to jednak zdaję sobie sprawę, że możecie nie widzieć wszystkich filmów i pokazuję ją jeszcze raz. Obowiązują Was, i to jest fragment wymagań egzaminacyjnych, bo jak wiemy, ta matura opiera się na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej. Oczywiście zmian jest bardzo mało, no ale żebyście wiedzieli, dlaczego mówię o wymaganiach, a nie o podstawie. No i co tutaj mamy? Wybrane fraszki, treny 5, 7, 8, Krasicki, wybrane bajki, Fredro, zemsta, dziady, część druga, wybrana powieść historyczna Sienkiewicza, z tych trzech Quo Vadis, Krzyżacy lub Potop, wiersze wybranych poetów i inne teksty poznawane w całości lub w części, decyzja należy do nauczyciela. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie punkty, to nimi się nie przejmujemy, bo każdy z Was jakieś jeszcze inne teksty poza tymi wymienionymi w gimnazjum omawiał i nie będziecie proszeni o wskazanie treści, które są z nimi związane, więc o to się nie martwcie. Natomiast o co chodzi jeszcze z tym słowem wybrane fraszki na przykład, wybrane bajki, to nauczyciel, w tym momencie jestem to ja, decydował, które z tych utworów wy omawiacie, decydował też o tym podręcznik po prostu. Wybraliście którąś z książek i w tej książce były po prostu wskazane konkretne utwory, więc tu także Wy decydujecie, no ale w przypadku na przykład Zemsty czy Dziadów, tudzież tej konkretnej już powieści Sienkiewicza, no to to pole manewru jest mniejsze. I teraz, żeby Wam pokazać, co się na maturze może wydarzyć. Zadanie 9, matura 2019. Patrzymy na nie i zobaczcie. Prosi się Was tutaj o to, abyście wybrali z tekstu cechy powieści historycznych, potem podali tytuł powieści Henryka Sienkiewicza, którą znacie, czyli jest tutaj dowolność, mogą być to zarówno Krzyżacy, Potop, jak i Quo Vadis, no i jeszcze prosi się Was o przykład z tejże powieści, więc właśnie te notatki są stworzone po to, aby Was teraz wesprzeć, jeśli chodzi o tego typu zadania. To zadanie było za 2 punkty, ja oczywiście w tamtym roku też do matury przygotowywałam i wiem, że wiązało się to z frustracją niektórych uczniów, czasami nawet bardzo dobrych, bo na tego Sienkiewicza brakowało czasu, bo przecież ile stron ma Quo Vadis, to każdy wie. Więc dlatego robimy dzisiaj lektury gimnazjalne, ale jeszcze z innego powodu. Te lektury mogą się Wam przydać po prostu jako argumentacja. I znowu dowód z zeszłego roku 2020. Przecież mówiono wtedy o wpływie elementów fantastycznych na przesłanie dzieła literackiego. No i w przypadku Dziadów części drugiej można było właśnie o takim wpływie obecności elementów fantastycznych mówić, więc jakkolwiek zawsze będę Was zachęcać do posiłkowania się najpierw lekturami ogwiazdkowanymi z poziomu liceum, a później innymi, no to te lektury ogwiazdkowane z poziomu gimnazjum są też jakby istotne, są też przydatne, więc skoro i tak musicie je znać, no to warto znać je na tyle dobrze, żeby móc później bez przeszkód konstruować argument w rozprawce.
Dobrze, no to już wiemy, jakie lektury, już wiemy, dlaczego je znamy, dlaczego powinniśmy je znać, a teraz przejdźmy do motywów literackich. Przygotowałam, zdaje się, po 6 do każdej z 6 pozycji. Zaczynajmy. Dziady, część druga. No to tutaj oczywiście mamy winę i karę. Każda z postaci z zaświatów, Józio i Ruzia, Zosia, jak i widmo złego pana, pojawiają się, ponieważ popełniły jakąś winę, albo też czego nie doznały. No i w związku z tym mamy jakieś przewinienie i pojawia się kara i mogą być to po prostu męki czyśćcowe, z których albo można wyjść, albo tak jak w przypadku złego pana, widma złego pana, jedyna droga właściwie wiedzie do piekła. No i człowieczeństwo. Ta sytuacja z Józiem i Ruzią, dziećmi, które nie doznały za życia cierpienia i nauka moralna tam wyrażona, że w związku z tym, że nie doznały cierpienia, nie doznały też pełni człowieczeństwa, potrzebują gorczycy, żeby trochę tej goryczy w życiu zaznać, więc czym jest człowieczeństwo? Dziady, część druga, także udzielają na to pytanie specyficznej odpowiedzi, bo człowieczeństwo okazuje się tutaj pełne dopiero wtedy, gdy wiąże się też z cierpieniem. Zjawiska fantastyczne, no to obecność duchów. Wiara i religia, mamy tutaj przecież takie połączenie tego, co pogańskie, bo obrzędy dziadów wywodzi się z tradycji pogańskiej, ale też z takimi elementami, które nam wskazują na to chrześcijańskie myślenie o duchowości, bo przecież mamy niebo, mamy piekło, mamy czyściec, chociażby te kategorie już nam o tym mówią. Mamy też miłość, bo na samym końcu do jednej z uczestniczek obrzędu, takiej pasterki, przychodzi widmo i oni się na siebie patrzą, ta kobieta jest mężatką, ale nosi żałobę, nie wiadomo po kim ta żałoba, w związku z tym tu też jest taki rodzaj miłości między nimi, czy chociażby Zosia, czyli ten duch średni, która nie uszanowała uczuć, jakimi darzyli ją zabiegający o jej względy mężczyźni. No i na końcu mamy jeszcze przemoc, bo przypominam, że wśród ptaków, które niepokoiły widmo złego pana, znajduje się kruk i sowa i są to dawni poddani, których on no, po części skazał na śmierć, to znaczy nie wsparł proszącej o jałmużnę ubogiej wdowy z dzieckiem na ręku. Ona zamarzła, wyrzucona przez któregoś z jego pomocników, też poddanych na zewnątrz, przed dwór. No i jeszcze mamy też kruka, który został boleśnie obity za to, że z głodu zerwał jabłka z ogrodu należącego do pana, więc tu też mamy przemoc. Kolejna sytuacja, no to Quo Vadis. No i tu nie musimy się długo zastanawiać, każdy wie, że tam jest miłość, a konkretnie siła miłości, to jak miłość się rodzi, bo to też przecież istotne. Oczywiście mowa o relacji Marka Winicjusza i także Ligii, ale weźcie pod uwagę, że to, co łączyło Petroniusza i Eunicę, a raczej to, jak Eunicę myślała o Petroniuszu, także jest wartościowe. Mamy także rolę wiary w życiu człowieka, bo przecież ta wiara zmieniała zupełnie system wartości, sposoby postępowania osób, które zaczęły ją przyjmować. I mówię tutaj o wierze chrześcijańskiej, no ale także mamy do czynienia tam z całym spektrum wierzeń pogańskich, więc wiara i duchowość w życiu zbiorowości całych społeczeństw, narodów czy też jednostki także tutaj jest widoczna. Metamorfoza. Marek Winicjusz, słuchajcie, jest ciekawym przykładem postaci, która znowu na kartach się, na kartach opowieści się zmienia i on obok prawie że Jacka Soplicy może się pojawiać jako osoba, która z poganina skupionego na przyjemnościach doczesnych zmienia się w chrześcijanina, który swoje myśli kieruje ku Bogu i kocha w zupełnie inny sposób niż wcześniej. Mamy też przebaczenie. Tutaj widzimy, jak skrzywdzeni chrześcijanie potrafią przebaczać swoim oprawcom, więc ponieważ to jest taki dość wdzięczny motyw, to także bym zwróciła na to uwagę. No i dydaktyzm. Książka powstała w pozytywizmie, więc te takie społeczne funkcje literatury są tutaj dość istotne. No i co się wyłania z tej książki? Oczywiście pozytywny obraz wiary i tego systemu wartości związanego z chrześcijaństwem, także będzie tutaj też płynęła z tej książki nauka moralna, pouczenie, stwierdzenie, że to są właściwe wartości, które należy wyznawać. No i mamy też historię w literaturze, bo przecież Neron pojawiający
znajdujący się w tym utworze jest postacią, która rzeczywiście istniała. Sienkiewicz zadbał o to, aby te realia historyczne w swoim utworze oddać. Kolejne. Aleksander Fredro Zemsta, słuchajcie, wizerunek szlachty. Nie tylko pan Tadeusz mówi nam coś o szlachcie, także Zemsta. Widzimy tu chociażby jedną z takich negatywnych cech, czyli kłótliwość. To także występuje. No i zwyczaje i konwenanse. Przecież umawia się małżeństwa. Papkin jest wysłany z taką misją swata, czyli kogoś, kto aranżuje związki do podstoliny. Także widzimy tutaj zespół pewnych właśnie przyzwyczajeń i tradycji, przekonań, które się realizuje w Zemście. Mamy też niezgodę. Jest to oczywisty spór o zamek, ale spór właśnie nawet nie tyle o zamek, tylko o ten mur. I tu Was uczulam, słuchajcie, żebyście sobie ogarnęli właśnie to, że ten spór o zamek z Zemsty nie jest sporem o zamek z pana Tadeusza, a niestety na korepetycjach czasami, jak się robi takie powtórki wielkie z wszystkich lektur, no to to wychodzi. Dalej pan i sługa. No tu widzimy chociażby relację Cześnika i Dyndalskiego, który to źle pisze list, zapisując także te charakterystyczne dla Cześnika powiedzonka, których pisać rzecz jasna nie powinien. No i tutaj Cześnik dostaje furii, więc to także widzimy. No i mamy komizm. Te typy komizmu Was obowiązują, jeśli chodzi o zemstę, czyli ten komizm sytuacyjny, języka i postaci. No i chociażby Papkin przechwalający się swoimi osiągnięciami i odwagą, a tak naprawdę tchórz i próżniak to będzie przykład postaci komicznej. Dalej konflikt pokoleń. Widzimy na przykład błagającego o zgodę i zgodę między Cześnikiem i rejentem oraz o zgodę na ślub Wacława, który prosi swojego ojca rejenta Milczka o to, aby mógł jakby zrealizować te porywy własnego serca, ale ojciec się na to nie godzi i chce wydać syna za podstolinę. Dalej, Jan Kochanowski, Treny, 5, 7 i 8. Wpływ środków stylistycznych na wymowę dzieła. Słuchajcie, przecież te Treny, takie miłe, no bo tam mamy, zawsze wiecie, to się tak kojarzy, że drzewo oliwne, mamy szafę i mamy dom, bo ten 5, 7, 8 o tym mówią, no ale są przepełnione środkami stylistycznymi. No i teraz pytanie, jak one wpływają, że podkreślają rozpacz, że są w stanie uplastycznić dzieło albo po prostu wpływają na plastyczność obrazów poetyckich. To wszystko też możemy mieć z tyłu głowy. Dalej, obraz domu w literaturze. Nie tylko dworek w panu Tadeuszu to będzie obraz takiego domu, nie tylko, nie wiem, Bolimowo z Ferdydurkę, ale także ten dom w Czarnolesie z Trenów Jana Kochanowskiego, który przed śmiercią córki autora poety, czyli podmiotu lirycznego, był pełen radosnego gwaru, a po jej odejściu jest cichy. Miłość rodzicielska, no tutaj widzimy, że rodzice tak naprawdę chcieliby swoją córkę doprowadzić do ołtarza ślubnego, a muszą ją złożyć w trumnie, czy też odwołania do mitologii, bo przecież mamy takie zapytanie o zła Persefono, czemu pozwalasz łzam upłynąć płono, tu pewnie gdzieś jakaś mała pomyłka w tej mojej takiej luźnej parafrazie nastąpiła, ale wiecie, o co chodzi. W ten sposób to wygląda. Dalej, żałoba. Te utwory w oczywisty sposób mówią o bólu po stracie danej osoby, o przeżywaniu żałoby. Dalej mamy wybrane fraszki Jana Kochanowskiego. Tu też dobrze się orientować. No i mamy na przykład pijaństwo i biesiadę oraz humor we fraszce o doktorze Hiszpanie. To są krótkie utwory, więc możecie sobie do nich zajrzeć. No i tam jest taka sytuacja, że ten Hiszpan mówi o tym, że on będzie już szedł spać, impreza się rozkręca, że się tak kolokwialnie wyrażę. No i on chce zasnąć, ale oczywiście przychodzą do niego wraz z alkoholem ci ludzie, których on chciał opuścić. No i godzi się na jedną szklankę alkoholu, na jakąś jedną porcję, ale tak naprawdę tych szklanek wypija o wiele więcej. No i taki na końcu mamy paradoksalny stan, że szedł spać trzeźwy, a budzi się pijany. Więc tutaj także mamy wizerunek takich motywów, co się może przydać. Humor też.
No i natura, wieś, spokój, to oczywiście na lipę. Tu także mamy odwołania do mitologii, zresztą w przypadku każdej z tych lektur tak naprawdę można by z 20, 30, 50 motywów wypisać, jakby się człowiek skupił odpowiednio. No i także miłość, cierpienie z miłości do Hanny, która ma serce twarde, a podmiot liryczny marzy o tym, żeby jednak to serce zostało odmienione i żeby obdarzyła go uwagą. I zobaczcie, te fraszki są zatem zarówno biesiadne, jak i na przykład miłosne, więc tematyka tych krótkich utworów może być rozmaita. I na końcu lecimy do wybranych bajek Ignacego Krasickiego. Tu widzimy chociażby naiwność w takim tekście jak Jagnie i Wilcy, albo w Lwie Pokornym. No bo w Lwie Pokornym mamy taką sytuację, w którym lew pyta o to, jakie ma wady, i przebiegły lis tak mówi o tych wadach, że właściwie komplementuje lwa i nie ma w tym ani krzty prawdy, natomiast owca mówi prawdę, że on jest okrutny, zły i że jest tyranem, no i w wyniku tego zostaje zjedzona, więc widzimy tu naiwność owcy chociażby. Siła i słabość to też w Jagnie i Wilkach. Tu mamy znowuż taką bajkę, w której Jagnie właściwie bez żadnej winy, po prostu dlatego, że jest smaczne samo i w lesie, zostaje pokonane przez silniejsze wilki. I tu też dostrzegamy zatem ten wątek siły i słabości. Próżność mamy w Lwie, no bo lew oczekiwał wyłącznie pochwał. Prawdę również w Lwie, ona tu nie popłaca. Zresztą warto zwrócić uwagę na to, że w bajkach Krasicki, zresztą on w ogóle miał taki dydaktyczny temperament, i czy to w satyrach, czy właśnie w bajkach, pokazuje czasami taką negatywną wizję rzeczywistości, gdzie na przykład szczerość się nie opłaca, a pochlebstwo już tak. No i bezprawie, no bo jeżeli ktoś coś obiecuje, a później robi odwrotnie, no to w Lwie Pokornym jak najbardziej. Czy też władza taka, wiecie, która tłamsi słabszych, jest tu również pokazana. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzięki tym motywom odświeżyliście sobie właśnie treści związane z lekturami odgwiazdkowanymi z poziomu gimnazjum. Jeżeli któreś z motywów są niejasne, możecie o nie oczywiście dopytać w komentarzach, albo też poszukać informacji w książkach, żeby sobie tę wiedzę ugruntować i uzupełnić. Pamiętajcie, że te treści właśnie wysyłam w newsletterze bezpłatnie i pamiętajcie też, że nawet jeżeli nie możecie sobie pozwolić na zakup notatek, co oczywiście jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, bo przecież jesteśmy w różnych sytuacjach, to możecie wejść do sklepu i zobaczyć opis produktu, bo ja zawsze w tym produkcie bardzo szczerze od myślników wypisuję, co w danej notatce zawarłam. Możecie zatem wziąć jakby te myślniki, zrobić sobie z nich plan własnych notatek i przygotować je samodzielnie, więc taka opcja też jest. Pamiętajcie, że pracownia zawsze dba o to, żeby były materiały bezpłatne, żeby one były dobrej jakości, żeby one Was wspierały, no ale żeby kanał się rozwijał i istniał, to też muszą być materiały płatne, z których w tej chwili jestem bardzo dumna, bo stworzyłam je we współpracy z Wami w odpowiedzi na Wasze potrzeby, więc ściskam, buziaki i jesteśmy w kontakcie. Pa!